No więc brat Karola Ksawery odpadł, bo noga go zabolała. Miał operację niedawno i nie był w stanie wchodzić wyżej, dlatego powierzyliśmy go opiece pewnej pani turystki, która schodziła ze szlaku. A my... Ja już wracam z szczytu. A my wchodzimy na szlak. Ja już wracam z szczytu. Byłem tam. Byłeś? No. A to teraz ja idę sam. No niestety. No. No pa pa. Pa. Ej, daj w inną stronę, ty idziesz. Nie no, żartuję. No wiem, żartuję. Więc na czym stanęło? Ksawery wraca do domu. No. Powiedz dlaczego. Z mamą, bo mama przyszła po niego. Ja mówiłem już co innego. Nie ściemnie widzę. Nie. Powierzyliśmy opiekę nad Ksawerym pewnej pani, która schodziła. Tylko nie mu, takich ty. Tych malu, a tu jak się mówi na nich? Małolatów. Ja bym im nie przyznaczył. No ale to nie małolata żadna, tylko dorosła pani szła i zaopiekowała się Ksawerym i poszła na dół w stronę Ustrzyk Górnych. Idziemy teraz tylko we dwóch. Dobra, będzie szybciej. O, nieładnie gubić skarpetki. Czemu nie gubisz? A to ty zgubiłeś, nie poznajesz? Ja mam duży rozmiar. A, któregoś razu biegłem z tego szczytu. I coś tam się zgubiło. Dobra, idziemy. Teraz idziemy stromą ścieżką. Nad... Może przepaścią bym tego nie nazwał, ale jest trochę stromo, rzeczywiście. Nie stromo? No to skacz tam. Nie, żartuję, stój. Co? Dawaj po ciasteczku. Po ciasteczku? A, tam mam ciasteczko. Czekaj. Dobra, możemy ciasteczko zjeść. Ciasteczko to jest w plecaku u ciebie. Przytrzymaj pi. A wiem, no dobra, wiem. Daj to ja wyjmę. Tu? Tam. Połówka jest. A. Te opakowania są chyba z blachy czołgowej. Nie wiem po co aż tak mocno zaklejstrowane. Ale uważaj, to jest kruche ciasteczko i żeby nie rozsypało się. Przełam. Okej. Które? To. Dobre? Kawowe. Bo wam nie będę śmiecił. Miodowe. Dobrze, nie śmieć. Do kieszeni, a potem wrzucimy do jakiegoś porza. Dobrze jest, nie? Sporo jeszcze szlaku nas czeka. Dobrze. Karol, spójrz. Dam ci zagadkę. Dlaczego po tej stronie drzewa jest mech, a po tej stronie drzewa muchu nie ma? Tak samo spójrz na tamto drzewo. Po tej naszej stronie jest mech, widzisz? To zielone. A po drugiej stronie nie ma. No, czemu tak jest? Co to znaczy? Zastanów się, ok? No, pomyśl. Wiesz? Nie wiem. Chcesz zgadnąć? No. No dobra, powiem ci. Mech rośnie tam, gdzie słońca nie ma. Gdzie słońce jest mniejsze. Czyli to znaczy, że to jest strona północna, rozumiesz? A tu mech nie rośnie, bo to jest... Południowa. Tak, południowa, bo tam jest południe. No dokładnie tam. Idziemy dalej. I pomału idziemy. Dalszą część drogi. Która jest... Robi się coraz bardziej stroma, tak powiem. Droga robi się stroma, jeszcze bardziej. Uspokój się, no. Idź prosto. No wchodź, droga jest stroma. Tu musimy trochę się wysilić, dawaj. Naprzód. Stromo, coraz bardziej stromo. Jest nas tylko dwóch, mamy więcej wody.
Starczy na nas. Chodźmy. Co ci? Zmęczony się czujesz? A, mówiłem ci, droga na szczyt nie jest łatwa. Idziemy. Ale pamiętaj, poddają się miętczaki. Sigmy się nie poddają. Idziemy. Patrzcie, Karolek zmęczony. Tak rwałeś pierwszy, w ogóle nie czułeś zmęczenia, a teraz, a widzisz? Dlatego mówiłem, wchodzi się powoli, spokojnie, stopniowo. Ryś za tobą. Siema kocie. Przywitaj się kocie. Gdzie ryś? Myślałem, że tu jest jakiś kot. To widoki, miejsce gdzie jesteśmy. I nie wiem, czy jesteśmy 1/3 drogi, czy połowę na południe na Cereńsku. Jak mamy chodzić 2 lata, to ja to... To zamieszkamy tu. Nie, na łąkach lepiej, wyżej. Lepsze widoki są. No i co, Karolek, idziemy? Nie. Zostajesz? Ty co? Poczekasz, aż się będę schodził. Tędy nie będę schodził. Tylko drugą stroną góry. Czemu? No bo tam jest lepsze zejście. I brzegi górne. Miasteczko, które składa się z jednego domu. I dają tam dobry bieszczacki jogurt. No, z jagodami. No, wiedziałem. No to jedziemy. Idziemy, znaczy się. Oku. Kawał drogi przeszliśmy, a my jeszcze w lesie. Musimy dojść do łąk. Dawaj prosto. Karolek zebrał trochę sił i znowu idzie jako pierwszy. Zobaczymy jak długo. Może zaraz będą łąki górskie. W Bieszczadach nazywają się połoniny. Właśnie idziemy na jedną z nich. Na Połoninę Caryńską. Oh fuck. W sumie dobrze, że Ksawery zrezygnował, bo bardzo spowalnia u nas. Teraz możemy my we dwóch dojść do szczytu szybciej. No, doszliśmy do takiego miejsca odpoczynku. Taka stacja pod daszkiem w razie deszczu czy czegoś. Może w tym miejscu się schronić. No dokładnie. Może to na chwilę odpocząć. Jesteśmy gdzieś pewnie sobie w połowie drogi na szczyt. Ile? Połowa drogi, tyle chyba. Idziemy dalej. Fajne to miejsce. Ale wystarczy odpoczywania. Bo zaraz powinny się kończyć lasy i zacząć się strefa górskich łąk. Idziemy. Nawet nie skusił się odpocząć tu. Idziemy dalej.
Znowu przerwa. Oj, Karolek, sił opadasz, co? Ej, Musashi, jak tam? No powiedz, jak to jest. Chcę już być na szczycie. Już być na szczycie chcesz? Pamiętaj, droga na szczyt prowadzi przez wielkie trudności. I ciesz się samą drogą na szczyt, a nie dojściem na sam szczyt. Wchodząc na szczyt, patrzysz pod nogi, żebyś nie wywrócić. Idziesz pomału, ale systematycznie. Nie biegniesz. Kroczek za kroczkiem. Kroczek za kroczkiem. Tak w życiu jest ze wszystkim. W ten sposób dochodzi się na każdy szczyt. Czy to górski, czy jakiegoś tam sukcesu. Oto odpocznijmy teraz. A potem wchodzimy przy użyciu mojej magicznej mantry tybetańskiej. Zgoda? Dobra. Odpoczywaj. Oddychamy głęboko. Wiem, co robię, ziomy. Tak trzeba. Karol, zaczynamy. Ja mówię mantrę. Powtarzasz ją w myślach. Równo oddychasz, ok? Idziesz ze mną. Chodź. Stań za mną, idziemy. Dobra. Idziemy. Tędy. Czyli tak. Tak to wygląda. No widzowie, droga kamienista. Bardzo wysoko. Bardzo to męczące. Trzeba uważać, żeby nie przewrócić się. Nie potknąć. Kończymy drugą część wejścia pod górę. Nagram, jak będziemy już na łąkach. Do zobaczenia wkrótce, widzowie. Siema.